Kasiu, przed nami kolejna edycja Top Model. Czym ta edycja nas zaskoczy? No to pytanie pada dzisiaj często, ale to trudno się dziwić, to jest oczywiste. No, zaskoczy nas człowiek. To ja to znowu powtarzam dzisiaj tak bardzo regularnie, ale na dobrą sprawę no w każdej edycji spotyka się jakaś grupa ludzi, która jest no zupełnie unikatowa, więc no tutaj trudno mówić o jakiejś powtarzalności. Oczywiście działamy w programie Top Model, ten schemat jest podobny, ale no tyle tam jest emocji związanych z takim indywidualnym przeżyciem, zmaganiem się człowieka, jakąś jego charakterystyką, że to naprawdę jest zawsze unikatowe. Co więcej, jeszcze w tym roku trochę rozluźniliśmy regulamin, bo takie mamy refleksje, że oczywiście rynek mody się zmienia i no musimy brać pod uwagę też te zmiany i te trendy, które się dzieją. Proszę zobaczyć, jak projektantów czy ludzi inspirują już nie tylko i wyłącznie takie modelki z tego kanonu, który faktycznie no, zawsze jest tym kanonem wybiegowym i tak dalej. Jednak szukamy pewnej takiej inspiracji, która wynika z jakiejś takiej charakterystyki czy światła, które jest w człowieku, czegoś, co inspiruje projektanta. Jesteśmy na to bardziej otwarci. Ale oczywiście podkreślam, że to nie jest talent show z różnych dziedzin, tylko to jest program Top Model, więc tutaj oczywiście czasami jest taka sytuacja, że ktoś mówi, no jak, przecież mieliście być bardziej otwarci. Jesteśmy, ale wciąż się poruszamy w naszym świecie i umiemy sobie mniej więcej wyobrazić, kto będzie tego projektanta i ten świat mody inspirował. Także to jest taka nasze przesłanie w tej edycji. Na pewno tu się będziemy troszeczkę różnić, ale no pełno emocji. Naprawdę ta wędrówka tych młodych ludzi jest niesamowita, no taka bardzo intensywna. Oni doświadczają rzeczy w takim ekspresowym tempie, które pewnie w realnym świecie zajęłyby dużo więcej czasu. No więc to jest absolutna taka ekscytacja i myślę sobie, że to pociąga widzów, bo każdy widz sobie myśli, o, mógłbym być na jego miejscu. Ciekawe, co ja bym zrobił, jakbym się zachował, jakby to było. No to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne.